Miasto Lubin we współpracy ze spółką Mundo będzie realizowało nowy projekt. Dotyczy on zagospodarowania terenu, który znajduje się przy składowisku odpadów na terenie Lubina i jak się okazuje jest bardzo cenny pod względem ekologii. Nie jest to powód, żeby ten teren skreślać zupełnie, gdyż tereny wokół są cenne przyrodniczo. To jest teren podmokły, po tej stronie mamy fragment lasu łęgowego, po drugiej stronie zimnicy mamy teren mokradeł, który jest terenem trudnym do przecenienia pod względem biologicznym. Odpowiednio zagospodarowany teren ten ma stać się w niedalekiej przyszłości ostoją dzikich zwierząt. Warto te tereny dbać, dlatego że tych terenów jest coraz mniej i wprowadzenie różnych form ochrony na przykład na terenach miejskich, chociażby w postaci tak zwanych użytków ekologicznych, ma ogromne znaczenie, bo wskazuje już dzisiejszym włodarzom, przyszłym włodarzom miejsce, które warto jest chronić i w związku z tym przy planach jakichś tam dotyczących inwestycji można te tereny próbować zaoszczędzić. I tutaj takim przykładem jest taka najnowsza inicjatywa, która pojawiła się na terenie chociażby Lubina, utworzenia użytku ekologicznego. Pracownicy Mundo wykonali już pierwsze kroki w celu zagospodarowania terenu. Został on posprzątany z nielegalnie zwiezionych tam nieczystości. Na temat tego dużego projektu 26 kwietnia odbędzie się konferencja prasowa pod patronatem prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. Jedną z prelegentek będzie Agata Bończak, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Lubinie, które włączyło się w projekt. Ten, na którym może powstać użytek ekologiczny, ma kilka hektarów. Byliśmy tam kilkukrotnie z pracownikami lubińskiego zoo. Byli tam i ornitolodzy, i specjaliści od drzew, więc po kilkukrotnej inspekcji trochę już o tym terenie wiemy. Na pewno bytuje tam kilkadziesiąt gatunków ptaków, są też duże drzewa, stare dęby o walorach pomników przyrody. Udział w konferencji jest bezpłatny, należy się na nią jedynie zarejestrować.